Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Tomek, dzisiaj czwarte miejsce, ale jest tytuł drugiego wicemistrza Polski. Rewelacyjny sezon dla Ciebie. Tak, dobry sezon, nowym samochodem, dużo nauki, dużo eksperymentów, ale wywalczyłem trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, jestem z tego bardzo zadowolony. Nic mi innego nie pozostało, jak podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, sponsorom, mojej ekipie za to, że to tak dzielnie przez cały sezon ze mną wytrzymywali i starali się stanąć na wysokości zadania. Bardzo dziękuję. Ten ostatni weekend był bardzo trudny i można powiedzieć chyba jeden z takich, w których ta walka była bardzo zacięta. Tak, walka była dosyć zacięta. Jak jest zacięta walka, to zdarzają się błędy. Mnie też to nie ominęło, ja też kilka popełniłem. Stąd pewnie to dzisiaj czwarte miejsce w generalce, a nie trzecie. To błąd pierwszego przejazdu wyścigowego dzisiaj, uszkodzona chłodnica. Ale wszystko szczęśliwie się skończyło, jestem bardzo zadowolony, samochód spisywał się na medal. Także. Tomek, teraz trzeba już myśleć o kolejnym sezonie. Tak, tak, dokładnie. Tutaj czym szybciej zacznę o nim myśleć, tym lepiej pewnie się przygotuję do niego. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonowało tak jak w tym roku i że będę mógł się ścigać i jeździć jeszcze szybciej i lepiej.